Decydująca faza sezonu w Fort Germas Ekstraklasie. Rozpoczynamy fazę playoff, a to w zasadzie już trzeci mecz pierwszej fazy, czyli ten początek troszeczkę za nami, ale najważniejsze spotkanie o być albo nie być w półfinale Fort Germas Ekstraklasy. Toruńska Energa, białe stroje kontra Rybnicki ROW. Witamy serdecznie z hali popularnego spożywczaka przy Grunwaldzkiej w Toruniu i jesteśmy na początku drugiej kwarty tego spotkania. W pierwszej kwarcie długo układało się niepomyśli, bo Rybniczanki, które przegrały pierwsze spotkanie w Toruniu, drugie wygrały u siebie w tej fazie playoff, czyli na razie 1-1. Podobny rezultat jak w sezonie zasadniczym, o czym będziemy mówić. Ciekawe spotkania między tymi drużynami w tym sezonie. Rybniczanki w pierwszej kwarcie tutaj długo prowadziły, szybko rzucając za 3 punkty, trzykrotnie celnie i osiągając przewagę nawet 11 punktów, 15-14. Mieliśmy w pierwszej kwarcie, w tej chwili po celnych rzutach Jasmine Sepulvedy z wolnych mamy 27-20, a więc Torunianki głównie za sprawą, uwaga, Lee Metcalf, Adeola Wiley, błąd kroków, przesunęła się wyraźnie bez kozła pod koszem i strata 27-20, ale głównie za sprawą Lee Metcalf, która trafiała za 3 punkty, później wsparła ją kontratakami i przechwytami Jasmine Sepulveda. Mekia Shanta Valentin, Alexis Rak, Sybil Dosti, Rebecca Harris. A tutaj przechwyt i ponownie kontratak Jasmine Sepulveda. 2 punkty, 29-23. Na razie najwięcej na koncie w toruńskiej Energze, już dwucyfrówki tych dwóch wymienionych zawodniczek wcześniej, czyli Lee Metcalf 11 punktów, a także 10 punktów po ostatniej akcji Jasmine Sepulvedy. Równo 9 minut do zakończenia tego spotkania. 9 punktów przewagi Energii Toruń i w tym momencie to toruńska Energa gra w półfinale Fort Germas Ekstraklasy. No ale to wciąż na pewno nie jest wiele. Tutaj dwie wieże w rybnickim rowie, czyli Sybil Dosti i Meki Shanti Valentin. Jolie Page, Bridget Mitchell, Mitchell indywidualnie, Mitchell! To była najlepsza decyzja, a faul był ewidentny. Świetne wejście pod kosz, 2 punkty, teraz 2 punkty Jolie Page, teraz 4 Mitchell, 4 z rzędu i ta przewaga pomalutku jest odbudowywana, szkoda, szkoda! Powalczyły o piłkę Torunianki, Bridget Mitchell, już nikt nie czeka i Emilia Tłumak bez obrony. Lia Metcalf, asysta, 2 punkty Emilia Tłumak i 10 punktów przewagi. Było 4, uciekły Torunianki, uciekły, no ale może jeszcze za szybko powiedziane, bo właśnie trafia za 3 Alexis Rak. 66-59. Alexis Rak, ostatnie sekundy tego spotkania. Co zrobią Rybniczanki? Pozwalają Torunianki rzucić. Sybil Dosti, ale to jest piłka zagarnięta już z autu. Jest po meczu. W półfinale z Wisłą Kampa Kraków zagra Energa Toruń. Faul Suknarowskiej na wiwat będzie tutaj jeszcze trafiać. Jasmine Sepulveda, ależ było nerwów. Kto by przypuszczał, Energa bez Jeleny Maksimowicz, swojej najlepszej koszykarki w tym sezonie, przepchnęła ten ćwierćfinał szczęśliwie w 3 meczach po niesamowitej walce z rybnickim rowem. Nie trafia Jasmine Sepulveda, ale to już chyba nie ma większego znaczenia. W pierwszym meczu Torunianki wygrywają wysoko, łatwo, 70-50. Teraz bardzo podobny rezultat, 71-66. Trener El Medino Manić
ciągu ostatnich trzech sezonów po raz drugi awansuje z toruńską Energą do półfinału Ford Germas Ekstraklasy, ale tak jak można było przypuszczać, z rybnickim rowem była niesamowita męczarnia, było bardzo ciężko. Piąty zespół Ford Germas Ekstraklasy postawił tutaj bardzo wysoko poprzeczkę i ostatecznie 5 punktami torunianki wygrywają ten mecz numer 3, 71-66 i to już jest historia. Teraz trzeba się skupić na być może sprawieniu jakiejś sensacji wygrania chociaż jednego meczu z drużyną, która, przypomnijmy, jest według zakończonych rozgrywek Euroligi żeńskiej 8. zespołem w Europie, czyli Wisłą Kampa Kraków.